Dobrze, to może trochę piłki nożnej na początek. Tak nie wiem od czego zacząć, czy od Szczęsnego, czy od pana posła, ale może skoro to program polityczny, to rozpoczniemy od pana posła. Pan poseł Łukasz Kochut wybrany w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Polskiej Partii Politycznej. Zresztą proszę spojrzeć, pan Łukasz Kochut. Dobry wieczór. Jedni, nasi, wygrali, drudzy zremisowali z Hiszpanią. No proszę, we ostatnim szpilu ze Fabianem na budzie. Hashtag Hiszpania Polska, hashtag Śląsk, hashtag Oberschlesien. Pokażmy jeszcze tego tweeta tak na chwilę, żebyśmy widzieli, co tam jest, bo tam jest chyba błąd, bo tam jest napisane jedni nasi i tam jest flaga niemiecka, drudzy i tam jest flaga polska. Powinno być chyba zamiast jedni, to po prostu pierwsi, nie jedni nasi, tylko pierwsi nasi wygrali, drudzy zremisowali z Hiszpanią. Agnieszko, bardzo cię proszę. No cóż ja mogę powiedzieć w tej sprawie, no... Powiem tak, bo pan Łukasz Kochut, z tego co pamiętam, to jest europosłem z listy chyba Wiosny się dostał, tak? Wiosny Roberta Biedronia. No to ja mogę powiedzieć tak, widać czemu służyło założenie tej partii, tak? I w tej chwili można się tylko jakby zastanawiać i to jest zadanie dla naszych polskich służb, żeby sprawdzić, skąd były pieniądze na tę partię. Jeżeli wprowadza takich ludzi do polityki, do kształtowania naszej rzeczywistości w zasadzie, do reprezentowania nas Polaków, no to ja bym właśnie głęboko sprawdziła finanse partii Wiosna, finanse pana Biedronia, bo pan Łukasz Kochut wystarczająco jakby się otworzył, pokazał, kim jest w zasadzie i tak to mogę skomentować. Dzisiaj Wiosny już nie ma, wykonała swoje zadanie, może... Ale to jest, Agnieszko, bardzo ciekawe. Co prawda tutaj Kordian już pokazuje nam piłkę, bo o piłce mieliśmy rozmawiać, no ale tu piłka była tylko pretekstem, bo Agnieszka wspomniała o rzeczy w ogóle fundamentalnej dla partii Wiosna. Marcin Dobski napisał, zdaje się, chyba wtedy, o ile dobrze pamiętam, dla portalu Polskiego Radia, tekst właśnie o finansach partii Wiosna na samym początku istnienia tego ugrupowania. I już wtedy było wiadomo, że to się nie może utrzymać zgodnie z polskimi przepisami o partiach politycznych, że tę partię trzeba będzie bardzo szybko zlikwidować, bo nie można finansować działalności politycznej technicznie w taki sposób, jak było to zrobione. To było opisane w tym tekście. Nie minęły dwa lata, partii faktycznie już nie ma, jest likwidowana. Ale dzięki temu możemy śledzić wykwity myśli i patriotyzmu śląskiego pana Kochuta, który o Polsce nie mówi w ogóle albo mówi bardzo źle, natomiast bardzo ciepło wypowiada to się zawsze o Niemczech. To na nie w drugiej kategorii, bo Polska druga. No, pierwsi, tak, pierwsi. Niemcy tak. Najpierw. Może to jest po prostu kwestia słabej znajomości języka polskiego, że miało być pierwsi, ale napisał jedni. No bo to podobne są słowa, ale jednak znaczenie mają inne, więc może to po prostu błąd. Nie wiem, dla może Marian Polska Kowalski. Zawsze jest pierwsza. Zawsze Polska pierwsza. Koniec. To dla Agnieszki, ale Agnieszka nie jest eurodeputowaną Wiosny. Bardzo proszę, Marian Kowalski. W innych warunkach musielibyśmy powołać służby i dużo im zapłacić, żeby mieć rozeznanie, co niektórym politykom krajowym w duszy gra, mówiąc krótko, dla kogo robią. Tymczasem dzięki osiągnięciom internetu tacy właśnie się demaskują sami. Po co nam wywiad, prawda, jak oni mówią jasno, komu, po której stronie mają serduszko. Kiedyś to było tak, że komuniści zarządzający Polską w imieniu Rosji to mówili, że prawdziwy tam, prawda, komuch, sowieciarz, to on ma jedną ojczyznę w Moskwie, prawda, tam jest jego ojczyzna, Związek Radziecki. Dzisiaj mają nowy Związek Radziecki, Unię Europejską, tak naprawdę emanację potrzeb politycznych Berlina i mówią to sami wprost, także nie, ja myślę sobie... Przepraszam, ale ojczyzna jest dopiero na dobieg, ona dopiero będzie, kiedy powstanie jeden wspólny europejski dom, w którym nie będzie sprzeczności państwowych. Panie redaktorze, oni już są patriotami tamtej ojczyzny, to tylko to kwestie techniczne. W lewo, wszystko w lewo od Odry, jak powiedziała inna pani przy innej okazji. Zbyszku, czy masz jakiś komentarz w tej sprawie? Bardzo proszę. Tak, mam, dlatego że ja akurat mieszkam w wiosce, w której rzeczą normalną jest ozdabianie niektórych domów flagami niemieckimi wtedy, gdy gra reprezentacja Niemiec, gdy są na przykład Mistrzostwa Świata w Niemczech, ale ozdabiają te domy prawdziwi Niemcy, to znaczy czyści członkowie mniejszości niemiecka niemieckiej, w Polsce, która ma w Polsce Niemcy, tak. Pełne prawa. Tak. Natomiast
ta deklaracja pana Łukasza stoi w bardzo dużej sprzeczności z deklarowaną, on się deklaruje jako taki czysty, niezależny Ślązak, właśnie zdeklarowaną przez zwolenników takiej czystej, niezależnej śląskości, tej niezależności etnicznej. My nie jesteśmy ani Niemcy, nie jesteśmy ani Polacy, my jesteśmy Ślązacy. To, co na przykład prezentuje bardzo mocno w ostatnim czasie i na czym robi dużą karierę pisarz Szczepan Twardoch. Piszący po polsku. Łukasz jest, że tak powiem, z podobnej opcji. I bardzo zdumiewa to właśnie takie, taka deklaracja, która padła. Być może to jest taki sygnał, taki znak, halo, halo, ja tu jestem, na mnie wciąż możecie liczyć, numer mojego konta znacie. Były już wpisy też telefonu. Konkretne tutaj, że my tu będziemy, jakby ktoś chciał wychodzić z Unii, to nas z tej Unii nie zabierajcie, my chętnie zostaniemy, nawet jakby było inaczej. Dobrze, to Agnieszka jeszcze skomentuje jeden materiał i tylko Agnieszka to skomentuje, potem przejdziemy dalej, a dlaczego to Agnieszka sama...